Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na wojowniku, bo na tym wojowniku nareszcie podziało się coś ciekawego. Przede wszystkim tak, no wczoraj był weekend epicki, ja czekałem do samego wieczora tak naprawdę z tym weekendem epickim, żeby jak najwięcej run tutaj zdobyć. Miałem bodajże E95 jakoś jak się przebierałem, więc w teorii jeszcze maksów zdobyć nie mogłem, no ale głównie starałem się znaleźć jak najlepszą broń, no i jak sami widzicie runka 57%, to już jest naprawdę coś fajnego. Oprócz tego, mimo że nie miałem jeszcze 100, no to znalazłem sobie tutaj na przykład o premię do PD 10%, czyli maksymalną ilość, jaką może być w jednym itemku, także to dosyć ciekawe. No i tutaj jeszcze ulepszona jakość przedmiotu 5, czyli też maksymalna ilość, więc no z tego co wiem maksy lecą od 100, a tutaj nam poleciały na jakoś tam mniej więcej E95 wtedy miałem, więc no ciekawa sprawa, ale nieistotne. No grunt, że ta broń nam się wreszcie trafiła z fajną runką, no i też dzięki temu sporo lochów pocisnęliśmy, do tego zaraz przejdę. Tutaj jeszcze kilka broni sobie dropiłem, bo szukałem takiej najfajniejszej. Dzięki temu też mogliśmy tutaj u pachołków runki w miarę fajne znaleźć. Mamy jak widzicie runkę 51 tutaj na barbarze, tutaj mamy 55, no a tutaj mamy 52, także całkiem niezłe te runy. No i dzięki temu pocisnęliśmy trochę lochów, więc nareszcie ten wojownik się robi, można powiedzieć, jakiś taki silniejszy delikatnie. Oprócz tego postawiliśmy kopalnię na poziom 20, więc już teraz zaczynam szukać tutaj sobie tych dużych czarnych gemów po prostu, no bo teraz obecnie mam z 15 kopalni, więc tak myślę, że około 130 na gemie będę zyskiwał statystyk, także no to jest tak samo bardzo, ale to bardzo dużo. Oprócz tego planuję już tutaj tego na siłę jednego, którego mam, planuję go sobie wymienić właśnie na czarnego, żeby już mieć same czarne gemiki, bo ten na siłę no tam swego czasu robił robotę, ale chyba teraz już nie ma takiej potrzeby, żeby go trzymać. No i tak, w zasadzie to tyle, tutaj wam mogę pokazać, tu tyle zrobiłem lożków, odtąd to wszystko było wczoraj, a w zasadzie odtąd to wszystko było wczoraj, gdy właśnie zmieniłem tą runkę w broni. Starałem się tam też trochę przebrać, ale itemki mi dawały niewiele, bo tam po 10-15 statystyk i bardzo ciężko było znaleźć itemek z pancerzem, który był na plus albo chociaż na 0, a nie na minus. Przeważnie na itemkach traciłem po 2000 pancerza, więc no sporo. Także co tam mi się trafiło, to przebrałem. No i oprócz tego te bronie. Tak więc tak to po prostu wygląda. Jak widzicie, od ostatniego odcinka tu mi się udało pokonać tego maga, to było w sumie niedawno, potem Holunder też padł praktycznie od razu, no i na tym się skończyło, nic wtedy nie ruszało. No a od wczoraj tak naprawdę zobaczcie, tyle lochów zrobiliśmy dzięki temu, że właśnie tą runkę sobie wymieniliśmy i mamy te 57%, także no sami widzicie, ile ta runa daje, ile byśmy mogli zrobić już jakiś czas temu, gdybyśmy na tych runkach się skupili. No ale nieważne, na kolejnym epiku już planuję znaleźć po prostu maksy, same maksy, i tak naprawdę już mieć z głowy tutaj, jeżeli chodzi o runy na tym wojowniku. No ewentualnie bronie, te 60% dla pachołków, to tam jeszcze może się przedłużyć w czasie, ale głównie tutaj chodzi o nas, żebyśmy byli jako tako przebrani. Dobra, co my tutaj chcemy robić? Pokażę wam te walki, ale to na koniec odcinka. Z tym, że tak, nie wiem, czy my tutaj jesteśmy w ogóle w stanie cokolwiek kliknąć. Na pewno w strefie światła będzie ciężko. Poczekajcie, bo tutaj Tracer mi wysłał swoje lochy, no ale on ma praktycznie identyczne jak my. Esteros ma jeden do tyłu, bo on ma 18, my mamy 19. Natomiast Tornada ma trochę do przodu. No właśnie, Tornada. Tornado na pewno możemy kliknąć, bo ja po tym przebraniu nic praktycznie tutaj nie klikałem. No ale sami widzicie, nie mam w ogóle miejsca w ekwipunku. Wszystkie itemki to są tam około 10 milionów, tutaj mam jeszcze jakieś bronie, to są tam do kibelka na kolejne dni, więc po prostu no mam tylko jedno miejsce, nie? Także trzeba to jakoś mądrze gospodarować tym. Dlatego też właśnie tego Tornada nie będziemy klikać, no bo nie mam miejsca. Jeszcze liczyłem, że dzisiaj Wiedźma będzie coś chciała, a chciała klaty, a klat nie miałem wcale, więc no niestety. O, widzicie, tutaj nie zaczarowałem broni, a i nie mam golda, okej. No to lipa, bo ja chciałem w sumie tam w strefie mroku podziałać. To może sobie zakręcimy kółkiem. Dwa razy grzybki, znowu grzybki, no i nie mamy miejsca, dobra. Rękawice trzeba tutaj wziąć do rozmontowania, no liczę, że mi goldzik wyleci, nie, z tego kółka. Znowu grzybki, znowu grzyby, kurde, no ale ja bym chciał golda. Czy ten gold mi dzisiaj wyleci, czy raczej niekoniecznie, bardzo dużo grzybów. No i niestety, golda akurat nie ma, dobra, no to jest lipa. No to byśmy mogli w teorii coś sprzedać, nie, żeby mieć chociaż tak z dwa miejsca. No ale co my byśmy mogli tutaj sprzedać? Ta broń jest za prawie dyszkę, ta jest za 8.
No dobra, niech będzie ta, sprzedamy to, cyk. To możemy wziąć, to trzeba zastosować drugą myszkę, możemy zrobić w ten sposób. No i dobra, i chyba lecimy sobie tutaj, zaczarujemy tego, tą broń magowi, zapomniałem to zrobić rano, bo mu wymieniłem. I okej, lecimy w ten sposób, że tutaj tą tyrankę Tacy, powiedzmy, że jest ona w miarę do zrobienia. Wczoraj ją troszkę klikałem. Wczoraj jakieś tam próby bliskie miała, no ale stwierdziłem, że się wstrzymam, bo i tak ona nam nie da levela. No ale dzisiaj na odcinku, żeby tutaj cokolwiek popróbować, to można spróbować po prostu, poklikać. No Tracer jej nie zabił, więc jakby... No ale Tracer też nie zabił maga, nie? Tego Westerosie, więc on jakby z tymi lochami aż wcale tak mocno nie ciśnie. No ale za to Tornadka ma troszkę więcej aniżeli my, także no tak to mniej więcej wygląda. Powiedzmy, że na nią jakoś tak do 450 grzybów, coś w tym stylu, jeżeli się nie uda, no to trudno, no ale mówię, no zmieniłem runki tym pachołkom, więc one też więcej o wiele biją, także ten wojownik zaczyna jako tako wyglądać. Oprócz tego, tak jak mówię, ta kopalnia na 20 dzisiaj stanęła, więc dzięki temu możemy sobie te gemiki jakieś ciekawe znaleźć. Tak jak mówię, no na każdym gemie 130 statystyk, więc no to jest naprawdę sporo, jakby nie było. Teraz sobie lecę tam akademię, tą akademię może jakoś do 18 pocisnę, potem sobie bym chciał skarbiec chociaż dwa poziomy na 15 zbudować, no i potem chyba już tą kopalnię do 25 bym leciał, coś w tym stylu, ale to jeszcze się okaże i zobaczymy po prostu, jak to wyjdzie. No niestety nie ma żadnych bliskich prób, jeżeli chodzi o tą tyrankę, więc no szału nie ma, no nie będę kończył, ale po prostu ciężko jest. Wczoraj mieliśmy taką jedną bliską próbę i dlatego tak wpadłem na pomysł, że może faktycznie ta tyranka by nam tutaj jako tako, byśmy ją po prostu ubili, nie? Dobra, weźmy może do tego tornada, zobaczymy, jak to będzie. No bo co my tutaj możemy kliknąć? No ciężko cokolwiek. Tu jest już mag, z którym jest problem. Tu jest to trollowe trio, to jest jeszcze wojownik, więc może ich byśmy dali radę, jakby tam Kunegunda coś ciekawego zaprezentowała, jeżeli chodzi o uniki. 25 milionów, no zobaczcie, no oni tak jakby chcieli, ale jakby nie mogli paść, no ale zobaczymy. No jeżeli nie, ich byśmy pokonali, troszkę expa by wpadło, to może byśmy tym tornadem dobili to 375, no ale pewności nie mam. Dobra, powiedzmy do 300 na nich wydamy, niech będzie, no i potem sobie podlecimy jeszcze w tornado, zobaczymy, jak to tam będzie leciało. Może się uda kilka tornad bez itemku, no to zawsze, wiecie, na plus będzie. No ale oni też, kurde, by tutaj mogli się poświęcić. No ale widzicie, no już jest ciężko, no w co miałem docisnąć, to docisnąłem wczoraj. Tak naprawdę te lochy padały za darmo po tej zmianie runy, więc no tak jak mówię, no tylko ta runa nas blokowała, dlatego tak nie mogliśmy zupełnie nic pokonać. No a tutaj dzięki tej runie o wiele, chyba dwa levely wbiliśmy, 2,5 jakoś tak, bez klikania w ogóle tornada, to warto zaznaczyć, no bo jednak jestem prawie pewien, że to tornado byśmy jakoś tam pocisnęli o kilkadziesiąt poziomów nawet, no bo mówię, no ta runa dużo dała, nie, więc ci przeciwnicy by padali w miarę łatwo. No ale jak widać nie jest to na ten moment wcale takie proste, głównie przez ten ekwipunek właśnie. Ale dobra, no wejdziemy do tego tornada i zobaczymy. No właśnie, to jest to. I za ile tarcza? Za 10. No i właśnie tu się pojawia problem, że te itemki są drogie i szkoda ich tutaj w ogóle sprzedawać. Tutaj kolejny padnie na raz, kolejny padnie od razu. Fajnie jakby jakaś klata nam wyleciała, no bo jednak dzisiaj wiedźma chce klaty. No ale jak widzicie, no nie jest kolorowo, nie? Jeżeli chcemy zostawiać te itemki i nie tracić golda, tylko po prostu czekać sobie cierpliwie na wiedźmę, no to niestety musimy grać tak, jak gramy, czyli po prostu czekać, aż ta wiedźma nas opróżni i dopiero tego tornada coś tam cisnąć. No tu jakiś wojownik, już w teorii z nim jest ciężej, ale raczej też powinniśmy go bez większych problemów pokonać. No bo mówię, no tutaj sam Tracer ma właśnie to tornado nawet dalej, no i właśnie, to już jest koniec, kolejna broń za 10 baniek, dobra, więc myślę, że szkoda, bo wcale to expa tak dużo nie daje, więc musielibyśmy naprawdę sporo pokonać tych przeciwników, żeby ten 375 level dobić, no a szkoda tego golda, ja tutaj tak będę musiał na przykład ten naszyjnik sprzedać, żeby po prostu mieć chociaż to jedno miejsce, no nie? Więc okej, tak to wygląda, jeżeli chodzi o tego wojownika. Możemy sobie jeszcze z dwa razy skipnąć tutaj klejnot, zobaczyć, jak to będzie leciało. No tu jest niestety średni, więc średni nas bardzo nie interesuje, ale możemy zawsze Kunegundzie wymienić, bo ona tutaj ma te klejnoty różne. Tam widziałem, że miała 3, 4, 1 dokładnie, więc jej wymienimy. No i okej, możemy sobie jeszcze jednego takiego sportowego skipa, albo no dobra, i tak nie zrobimy kolejnego. W ogóle ta Kunegunda ma niezłe te klejnoty z tego, co widzę. O, tu jeszcze 3, 7, 4, dobra, ten możemy jej wymienić.
zmienić. No i dobra, jeszcze jeden skipek, może akurat duży poleci, no niestety znowu średni, także lipa. Dobra, więcej nie skipujemy, tu znowu 473, może coś wojownikowy wymienimy. O, wojownik to ma w ogóle te klejnoty bardzo, ale to bardzo mierne. To też w sumie nie ma co się dziwić, że tam nie padło to trollowe trio 280, 277, dobra, możemy tu podmienić. No właśnie, to jest to, że teraz sobie będziemy na spokojnie te klejnociki dropić, będziemy wymieniać sobie pachołkom, no i tutaj dalej będziemy mogli coś fajnego na pewno pocisnąć, jeżeli chodzi o tego wojownika. No ale już jeżeli chodzi o level, no to tutaj Ice Ghosta praktycznie wyprzedziliśmy, tutaj Netratoxa tak samo, no Tracer, który ma przewagę, który ma lochy praktycznie identyczne jak my, a ma przewagę dosyć dużo mexpa, no i Pikachu to jestem praktycznie przekonany, że on ma o wiele mocniejsze lochy, bo on tutaj, no klejnoty widzicie, prawie po 600, no i generalnie no runki ma tutaj bardzo mocne, no i on napiernicza te lochy dosyć ostro, więc on tutaj na pewno tą przewagę z expa ma z lochów i to dużą. No do Tracera tracimy, ale wiadomo, to tam nie jest jakby nic tak dużego, nie? To jest jeszcze taki etap, że po prostu te trzy levele na ten moment to jest dosłownie nic. Tutaj widzę, że Ice Ghost ma strasznie mocne podstawy, tu ma prawie 4900 siły, Pikachu ma 4800. Kto tutaj jeszcze jest? Tego Tracera byśmy zobaczyli. Tracer ma 4400, no to Tracer ma słabsze niż my. Tutaj Netratox ma 5 w ogóle, kurde, zobaczcie ile oni mają tych podstaw do przodu, a my tu mamy 4600, no to też troszkę tracimy, nie? Jakby nie było, no 400 to jest w sumie bardzo dużo, to są 4 miliardy golda do takiego Netratoxa, ale ciekawe w sumie, czy on idzie, może on poszedł w golda, bo z tego co wiem, Ice Ghost niektóre eventy szedł w golda, więc no tutaj by tłumaczyło, że te prawie 300 do niego tracimy. A Netratox nie wiem, oni chyba bardzo podobnie grają, są zresztą w jednej gildii, no więc tam się wymieniają doświadczeniami, powiedzmy. No ale dobra, nieważne, zobaczymy jak to tam będzie dalej. Na razie wygląda to całkiem nieźle. I okej, teraz chyba sobie przejdziemy po prostu do pokazania wam tych lochów tutaj od samego końca i będziemy kończyć po prostu ten odcinek. No niestety nic się nie udało pocisnąć, no ale to nic. Tutaj zobaczmy z tym magiem, z którym się już bardzo, ale to bardzo długo męczyliśmy. Tutaj Kunegunda 2 dosyć mocne hity, no i zostało mu mniej niż pół HP. I my tutaj same krytyki i go dokończyliśmy dokładnie, chociaż też było dosyć ciężko, ledwo tak naprawdę. I co nam tu z niego w ogóle wypadło? Aha, na wszystkie cechy jakiś wisior, no to nic takiego istotnego. Holunder, to jest wojownik, przeważnie jak ten mag pada, to i pada kolejny, czyli Holunder i kolejny, czyli ten Diogo groźny. Zobaczmy jak tutaj zadziałali nasi towarzysze. Tu głównie Kunegunda nas ciekawi, 185 milionów miał. No i właśnie, no Kunegunda zjechała mu chyba ze 120 milionów HP. No i my tutaj na spokojnie go sobie dokończyliśmy, chociaż i tak, zobaczcie, były dosyć duże problemy. Dobra, to były lochy, które pokonaliśmy, tak jak widzicie, 7 października, no i teraz wczoraj, czyli 11, jak to tu wygląda. Tu jest nieumarła armia, czyli po prostu Hemoridor, o ile dobrze pamiętam. Wojownik, z którym tak naprawdę no, już były bliskie próby, zanim zmieniliśmy runę, no ale po zmianie właśnie tej runy o wiele no, tańsze to było, nie? Po prostu parę kliknięć i pokonaliśmy go. Może tutaj obejrzymy tą całość, no bo i tak ten odcinek jest krótki, a tutaj jak już wiadomo, takie porządniejsze kryty, jak widzicie, po 20 milionów, no to będzie to na pewno szybsze. Też tutaj bardzo dużo bloków zrobił, jakby nie było, tu jakiś zwykły hitek za 8, tutaj 14,5 prawie, 26,5. No i zobaczcie, no tu 18 milionów i tu musiały kryty potężne wjechać i oprócz tego bloki z naszej strony, no to jest właśnie to jest właśnie fajne w tym wojowniku, że nagle wjadą takie bloczki. No i nie ma w ogóle pytań. Szelantula to jest zwiadowca, to jest kolejny po tym wojowniku w Hemoridorze, więc no dosyć można powiedzieć łatwy był, tak? No bo zwiadowca to wystarczyło, żeby uników nie robił, też jakby... Zjadowca no to nie jest wiadomo taki dosyć tanki, powiedzmy, więc jak wiadomo te kryty z górnego rozrzutu, no to jednak dosyć łatwo on schodzi. No i zobaczcie, tutaj jeszcze uniki, my bloki, no i o właśnie 64,5 miliona i tu prawie 70 milionów, no i praktycznie na dwa hity zszedł. Jakiś tam pierścionek dostaliśmy, dobra, kolejny Athena, to jest góra Olimp, też padła dosyć szybko. To jest mag, który jest jakby nie było dosyć tanki, ale też nie bije jakoś nie wiadomo ile. Tak więc no sami sobie możemy zobaczyć, jak to tutaj wyglądało. No dużo krytyków z naszej strony, wiadomo,
Tutaj powinniśmy już ją wykończyć, a nie, jeszcze zobaczcie, 72 tysiące HP nam zostało, no ale zobaczcie, no to jest 123 miliony punktów doświadczenia, więc szału nie ma. Loki, z którym się bardzo, ale to bardzo długo męczyliśmy, już nie pamiętam, chyba z 10 leveli temu mu zostawało po kilka milionów HP i nie mogliśmy go ubić, no i wczoraj w końcu po zmianie tej runy udało się to. Tak więc dosyć spoko. No zobaczcie, tutaj strasznie duży krytyk, tutaj kolejne jakieś krytyki, no i wydawałoby się, że wcale to nie było takie trudne do zrobienia po tej walce, no a jednak męczyć się z nim męczyliśmy bardzo, ale to bardzo długo. Oprócz tego Ymir, czyli bodajże to jest Berserk, możemy zaraz ogarnąć. No dokładnie, to jest Berserk, zobaczcie, że się teraz na przykład wkurzył 3 razy, no ale też z nim było dosyć łatwo, raczej jak tego Lokiego pokonaliśmy, to wiedziałem, że pokonam też tego Ymira, bo tak jak mówię, no to jest Berserk, tu nawet 4 hity z rzędu, no ale Berserk na wojownika, no to wiadomo, że nie jest to wcale nic jakoś bardzo trudnego, jakby nie było, kilka kliknięć, no i pokonany, chociaż zobaczcie, że też było dosyć blisko, 2 miliony, 2,5 miliona nam zostało HP. Dobra, dalej mamy orka na wilczku, to jest bodajże pierwszy Hemoridor. Tutaj z nim też dosyć łatwo poszło, 163 miliony, no i 60 milionów zabrała Kunegunda, no i my go tutaj dobiliśmy także dosyć łatwo. Więc no mówię, no dobra, może to już przewiniemy. 10,5 miliona HP nam zostało, no zobaczcie, że to są w ogóle wszystko śmieszne wartości golda, w sensie golda expa, no ale co zrobić, dobra, dalej. Drogogroźny, czyli jak pokonaliśmy wtedy tego 7 października Holundra, no to z tym drogogroźnym już mieliśmy problemy, no a wczoraj po wymianie tych runek dla nas, dla pachołków, on w końcu padł. No bo już tam nawet wtedy były bliskie próby, no a wiadomo, te runki dały naprawdę sporo, 192 miliony, no Kunegunda zobaczcie, zabrała zaledwie 30 milionów, zostało nam samym do ubicia ile? 162, no po prostu, on tutaj jeszcze jakieś bloki. No ale my tutaj musieliśmy chyba bardzo, ale to bardzo dużo bloków musiało pójść z naszej strony, że na taką dużą ilość HP mu zbiliśmy. No ale to jest właśnie wojownik, że siądzie taka próba i zobaczcie, że on sam bardzo, ale to bardzo dużo zrobi. Tutaj jeszcze on nas walnął i udało się, 31,5 miliona zabity. No i okej, na koniec mamy złowrogiego gnoma, czyli maga, którego już myślałem, że nie ubijemy, to jest ten 18 Esteros, ale później jak wszedłem jeszcze do tego Esterosu, kliknąłem parę razy, to mieliśmy próbę, 700 tysięcy dosłownie mu zostało, więc stwierdziłem, że no jest to do zrobienia. No i jak sami widzicie, ledwo, bo tutaj prawie niecały milion na minusie, my tutaj 4,5 miliona na plusie powiedzmy, no ale także udało się go pokonać, jakaś tam tarcza nam wypadła za 10 banieczek. No i tak to ogólnie wyglądało. Oprócz tego, czego niestety nie zapisałem, bo mi się zbugowało, udało nam się pokonać tutaj 13 piętro, czyli tego 10. No to już pewnie zauważyliście wcześniej, jak klikaliśmy tą tyrankę Tacy, ale udało się pokonać, też zdobyliśmy od razu tutaj tego pupila, czyli diabłoczorta. Nie było to wcale, powiem tak, no był tam fart, ale nie zrobiła dużo Kunegunda, nie? Bo raczej większość HP tam, nie pamiętam ile już na ten moment, ale chyba ze 130 milionów zbiliśmy my sami jako po prostu wojownik, więc no Kunegunda nie zadziałała tak jak na łowcy, ale grunt, że udało się go pokonać, że tego peta kolejnego zdobyliśmy, także jest nieźle. No tutaj w tym rankingu pupili dosyć to wygląda na ten moment słabo, bo jesteśmy na 6 pozycji, przez bardzo długi okres czasu, chyba z tydzień albo półtora, byliśmy tu na 1 pozycji, no ale niestety już tutaj po prostu ci no przegonili nas, nie? Troszkę żeśmy tam poprzegrywali, troszkę RNG nie zadziałało, no i niestety nie udało się. Tutaj jeżeli chodzi o tę ilość pupili, no to my już mamy kopalnię na poziomie 20, więc szkoda, że tego jajka nam w sumie nie, że to jajko nam nie wyleciało, jak my sobie tam skipnęliśmy te 3 razy, no ale trudno, czyli jak nam wyleci jajko, to będziemy mieć 86, a tutaj Antoniako ma 87, no bo po prostu pokonał Esteros, zamknął cały i ma jajko ze Esterosu, więc jakby... No my musimy jeszcze, no na pewno ta kopalnia to będzie prosta, bo tam kilka kopań powiedzmy i nam wyleci to jajko, no a z tym Esterosem no to jednak jeszcze będziemy się musieli troszkę pomęczyć, no ale jesteśmy wojownikiem, więc nawet nie ma co się porównać do takich berserków. Jeżeli chodzi o graczy, no to wiecie jak to wygląda, można powiedzieć, że na ten moment top 3 wojownik, więc tragedii nie ma, jeżeli chodzi o te levele i tak dalej, no a dalej się zobaczy po prostu jak to będzie wyglądać, jak zmienimy już te gemy, nie? Bo po zmianie tych gemów na pewno
pewno też będziemy tutaj o wiele potężniejsi. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów przy jednym komentarzu, jest w ogóle inny link do Discorda dla widzów, teraz już pod odcinkami będzie aktualny, bo niestety poprzedni się zepsuł, więc jeżeli ktoś by chciałby wbić, a nie mógł, no to teraz ma okazję, bo już po prostu ten link jest poprawiony. Oprócz tego, tak jak mówię, subskrypcja z dzwoneczkiem, łapka w górę pod tym odcinkiem i tyle. Dziękuję Wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!